Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wymienimy sobie gumę z pedałów, sprzęgła we Fiat Seicento. Jest to bardzo prosta wymiana tej gumy, natomiast nie każdy wie, że można wymienić takie gumy, a wpływa to na bezpieczeństwo nasze, bo na przykład, jeżeli będzie wyjechany, na przykład, będzie zjechany Pedał hamulca, i nagle będziemy musieli gdzieś się zatrzymać, zahamować, i zjedzie nam noga na dół. No to już mogą być poważne konsekwencje. Natomiast mi się tu noga ślizga, jak widzicie, po tym, po tym pedale, bo jest wyjechana już guma. Zakupiłem taką nową za 11 zł. Także wymienimy sobie i mam nadzieję, że komfort jazdy się polepszy. W różnych samochodach będzie różnie, bo na przykład tutaj. Tutaj jest bardzo prosta wymiana, wystarczy tam podważyć. I zobaczcie, tu można śrubokrętem sobie pomóc. No, także jak widzicie demontaż jest bardzo prosty. Tak wygląda ta stara guma i tak ta nowa. No jest różnica. Tutaj już but się nie miał na czym trzymać, no a tutaj jak widzicie, nowy. Tak to wygląda. No i teraz zakładamy tą, tą nową. No, jak widzicie, ostatecznie tak to wygląda. Jest to bardzo prosta naprawa, każdy sobie poradzi. Tylko po prostu ten film ma na celu, żebyście zobaczyli, właśnie na te pedały, tutaj, czy nie macie zdartych tych. Yy, tak wygląda ta stara, a tak ta nowa. No jest różnica, także jeżeli pomogłem, zostaw subskrypcję i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki, cześć!